po tygodniu ciężkich upałów, po ciężkich ulewach, gradobiciach, po ciężkim wstydzie, którego nam dostarczyła reprezentacja narodowa, odpadając w fazie grupowej z Mistrzostw Europy. Witamy Państwa w 15 odcinku programu Mówiąc Wprost, a wprost to Państwo będą mówić Joanna Mdziołek i Robert Feluś. Kochani, dzisiaj nam obrodziło w gości. Będziemy mieli dwóch gości. Najpierw to będzie Szymon Krawiec, nasz kolega redakcyjny, który opowie o tym, co zrobił dla nas, dla polskiego biznesu, dla czytelnika, dla najbogatszych Polaków. Zrobił listę 100 najbogatszych Polaków. Wyczekiwany produkt, skoro o biznesie to można powiedzieć, produkt przez cały rok i oto ona dzisiaj się pojawiła. Już jest na wprost.pl. Można wchodzić, oglądać. Szymon o niej opowie. A potem będzie poseł Jacek Protasiewicz. A o co zapytamy Joanno posła na przykład, jak już będziemy go mieli? Ja myślę, że trzeba zapytać o te wnioski o wotum nieufności, oczywiście o to, co działo się przez ten cały gorący tydzień w Sejmie, bo ten tydzień był gorący i jakiś taki nocny, prawda? Taki tak, tak. Noce wcale nie przynosiły, noce nie przynosiły ochłody wcale. Dobrze, to nie przedłużamy, zapraszamy naszego pierwszego gościa, Szymon Krawiec, nasz kolega redakcyjny. Gwiazda Wprost. Szymonie, dzień dobry. Halo Szymonie. Halo, halo Szymon, jak nas słyszysz? Bardzo dziękuję za zaproszenie, mój debiucik u was. O, jak ci się spodoba, to słuchaj, tylko mrugnij do nas na korytarzu, na zakładzie, to powiem, dobra Szymon, bijaj kiedyś. Dobrze. Szymon, setka najbogatszych Polaków, to chyba, bez chyba, najbardziej prestiżowy w Polsce tego typu ranking, prawda? No tak, najbardziej prestiżowe, bo też i najstarszy ranking wprowadzony od 1990 roku, więc mamy już 31 lat. No starszego rankingu no nie ma chyba w polskich mediach, to znaczy ja nie kojarzę, no ale to najbardziej... To ty Szymon chyba prawie. No. To ty. Jesteście rówieśnikami. Tak. No, w sumie można by tak powiedzieć. No i tak, i mamy 32. edycję dzisiaj. Zawsze publikujemy pod koniec czerwca, no to jest ostatni tydzień czerwca, kiedy ta lista od tych 31 lat się ukazuje. No są tam stali bywalcy, którzy no, przetrwali po prostu wszystkie kryzysy, zmiany polityczne, kataklizmy po drodze i od 31 lat po prostu rok w rok są na tej liście. No ale tak naprawdę rok w rok no, to są duże zmiany, tak? I ciekawostki przeróżne. No i tak naprawdę można z lotu ptaka sobie popatrzeć na ten biznes i na tych naszych bohaterów, no, którzy no, mimo tego, że w Polsce no, jednak trudno się prowadzi ten biznes, no, zdołali no, zbudować no, potężny majątek i tych miliarderów przybywa, co cieszy. A Szymon, tak kto wygrywa? Jak... No, właśnie. Wygrywa w tym roku Zygmunt Solorz. Jak co roku prawie. No nie prawie jak co roku. No w zeszłym roku po raz pierwszy był najbogatszym Polakiem. No a tak naprawdę na tej liście jest od 27 lat. No i gdzieś tam no był na tym podium, walczył zawsze o tą czołówkę i o to pierwsze miejsce. No ale to raz mu przeszkadzał Jan Kulczyk, a raz mu przeszkadzał Michał Sobowo, a później przeszkadzały dzieci Jana Kulczyka, Sebastian i Dominika. No i w zeszłym roku po raz pierwszy był tym najbogatszym. Na tym roku tytuł utrzymał najbogatszego Polaka, no chociaż no ciekawie to wygląda w tej czołówce i tak myślę, że jakbyśmy tę listę tworzyli no może tak w lipcu czy parę tygodni później, to ten tytuł najbogatszego Polaka by stracił, bo tam jest taka walka, która już nie chodzi tutaj o miliardy. O każdą złotówkę. Tylko o każdą złotówkę tak naprawdę, no bo na drugim miejscu jest Tomasz Biernacki, on ma o, no wiem, że ta kwota może szokować, o 100 milionów złotych mniej, ale jeżeli mówimy o nich, że oni mają miliardy, po prostu kilkanaście miliardów na koncie, no to 100 milionów, no to jest jakiś tam ułameczek. A drugie miejsce to właśnie Tomasz Biernacki, tak, no właściciel sieci Dino i ogromny. Ale nie tajemniczy człowiek w ogóle, tak, którego... Tajemniczy chyba... którego nie ma. Milioner, no nawet nie chyba, milioner w Polsce. No, no człowiek, tak, którego nikt nigdy publicznie nie widział, nikt z nim nigdy wywiadu żadnego nie przeprowadził. Gdzieś po prostu siedzi ukryty w lesie i nawet jak był debiut spółki na warszawskim parkiecie, no to na tym debiucie się nawet nie pojawił. Tak? Więc no, za bardzo nic o nim nie wiadomo i nawet jakby za rok był tym najbogatszym Polakiem, no czego oczywiście mu życzę i no, jest to bardzo prawdopodobne, no to myślę, że tej redakcji nie będzie kłopot z okładką, żeby... Nie, damy po prostu taki wózek do jego sklepu, które rosną.
na okładce. Szymon, a powiedz, jak patrzysz na te listy już od kilku dobrych lat, a teraz mamy ciągle rok taki pandemiczny, ciągle z zarazą w teto, ta zaraza nadwyrężyła trochę portfele, kieszenie naszych bogaczy, czy właśnie wręcz przeciwnie, jeszcze sobie więcej pieniążka przytulili mimo zarazy? Wiesz co, no właśnie jest to kompletnie na odwrót. No tak, wszyscy myśleli, że matko, że będzie kryzys, że po prostu wszyscy będą biedni, że te majątki będą topnieć. Na odwrót, no jest to najdroższa w ogóle lista w historii. Oni w sumie uzbierali ponad 190 miliardów złotych. Rok temu uzbierali 160, więc no mamy 30 miliardów złotych więcej. No i bogacili się w szalonym tempie, tak naprawdę większość z nich. No oczywiście no są przypadki spadkowiczów, czyli takich, którzy no zbiednieli, albo takich, którzy w ogóle wylecieli z rankingu, ale takich osób jest niedużo. No, ci, którzy wylecieli, no to na przykład właściciele Itaki, tak? No. Czasowego, którzy rok w rok wysyłali miliony Polaków na czas, no to wiadomo, że no w zeszłym roku za bardzo nikogo nie wysłali, no to też były słabsze wyniki finansowe i do tej setki się nie załapali. No nie ma na przykład Igora Klai, to jest też człowiek, który stworzył 4F, no znaną markę odzieżową, no ale przez to, że co, na galerie były zamknięte, nie wiem, siłownie były zamknięte, to też ludzie nie mieli potrzeby, żeby kupować jakąś tam sportową odzież, no a też za bardzo nie było gdzie jej przez ten lockdown kupić. No i to są takie przypadki na ludzi, którzy wylecieli, a tych, którzy zbiednieli, no to na przykład no, branża hotelarska, tak? Jest pan Likus, który ma piękne hotele i w swoim rodzinnym Krakowie przecież. Tak. Kopernikus. No Bachleda Curuś, no też giganci tacy hotelarscy z Zakopanego, którzy no, trzęsą krupkami i całym Podhalem. No to wiadomo, że oni no, też mieli mniej, tak? No ale to są tego typu przypadki. No, to są jednostkowe przypadki, a tak naprawdę no, większość się bogaciła. Ale widać, jak teraz naród ruszył na wakacje i na te krupówki, to oni sobie tych dudków nabiją znowu więcej. Hej, także jak zaczniesz liczyć w przyszłym roku listę, to pewnie im tam podskoczy. Tej pandemii w ogóle nie widać. Tak jak ten kryzysu. No i jest lekko. Szymon Krawiec był naszym gościem. Dzisiaj we wprost lista co najbogatszych Polaków. Oto autor tej listy, człowiek, który zagląda do portfela, do kieszeni najbogatszym Polakom i dzisiaj o tym dla nas opowiadał. Szymon Krawiec, bardzo Ci dziękujemy. Dzięki. A z objaśniaczem to chyba ten konflikt dyplomatyczny, który się właśnie rozegrał z Izraelem, no bo tutaj słyszymy ze strony izraelskiej, że ta ustawa, która no ma być taką ustawą reprywatyzacyjną, jest hańbą. No i jest odpowiedź oczywiście też polskiego MSZ-u na to. No i między innymi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński pisze tak na Twitterze. Polacy, tak jak Żydzi, byli ofiarami straszliwych niemieckich zbrodni. Uchwalona w Sejmie ustawa chroni ofiary tych zbrodni, ich spadkobierców przed oszustami i nadużyciami, więc wydaje mi się, że przez najbliższe kolejne dni będzie właśnie konflikt dyplomatyczny z Izraelem i tym pewnie media będą się zajmować. Także wszystkie afery w Polsce trwają po kilka dni albo kilka tygodni. No może być tak, że ten sezon ogórkowy, który kiedyś się odbywał w polityce, w ogóle w życiu takim publicznym, no nie grozi nam w tym roku. Zresztą w poprzednich latach też nie było tak, że jak się zaczęły takie właśnie wakacyjne klimaty, to w ogóle zaczęły się ogórki w polityce. Teraz mamy na okrągło gęste tematy. Ten na pewno będzie przez najbliższe dni, a może nawet i tygodnie z nami. To będzie taki sprawdzian dla naszej dyplomacji. No, czy mamy dyplomatów, czy dyplomatołków? Bo to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Może się rozmaicie rozwinąć i rozmaicie też może wykorzystywana. No oczywiście, szczególnie, że tą sprawą od dłuższego czasu obiecywał rząd Prawa i Sprawiedliwości, że się zajmie, więc teraz jakby wychodzenie z tym tematem no jest właśnie testem na to, czy będą potrafili stać przy swoim, czy jednak pod wpływem tego konfliktu, który jest, o co pewnie też zapytamy pana posła Protasiewicza, czy to jest dobrze, że dzisiaj ten konflikt polsko-izraelski tak wybucha, dyplomatyczny konflikt, kiedy tak naprawdę jest mnóstwo innych problemów, chociażby związanych z pandemią, więc może nie trzeba się na takich rzeczach dzisiaj skupiać.
Myślę, że trzeba się zdziwić nad jednym, nad Jarosławem Gowinem znowu, bo Jarosław Gowin nie głosował za odwołaniem marszałka Terleckiego. I to było dosyć ciekawe, bo my o tym słyszeliśmy wcześniej, chyba nawet w Niedyskrecjach o tym pisałyśmy, że nie będzie głosował za odwołaniem, chociaż przecież, jak pamiętamy, bardzo mocno go krytykował, między innymi za ten wpis o pani Swietłanie Cichanowskiej. Wtedy nazwał, że to było niegodne. No i w ogóle oni się we dwóch nie lubią, oni obaj są z Krakowa, podobnie jak i ty. Fajne chłopaki. Tak. I wydawać by się mogło, że tutaj Jarosław Gowin pokaże, że tutaj ja jestem tym samcem alfa i zagłosuję przeciwko panu marszałkowi Terleckiemu, a jednak się okazało, że o, jak przyszło co do czego, to jednak te spółeczki Skarbu Państwa są istotniejsze i to utrzymanie się u władzy niż to, żeby się postawić. I ten Terlecki znowu aż taki zły nie jest, prawda? A no niech już se tam będzie. Niech już sobie tam mówi od rzeczy. Wyjdźmy, słuchaj. Rysiek na pole, przegadajmy to. O, będzie dobrze. No dobra, ja to się nie dziwię niczemu, nie dziwię się, że odpadliśmy z euro, chociaż przez chwilę. Przez chwilę było tak, jak tydzień temu zapowiadałem, że no, szczęśliwy remis z Hiszpanią, może jakaś szczęśliwa wygrana ze Szwecją. I tak nawet przez chwilę się mogło wydarzyć, no ale się wydarzyło jak zwykle. No i zagraliśmy futbol na tak. Znowu przegraliśmy? Tak. Rok temu odbyły się wybory prezydenckie, pierwsza tura. No i wiesz, jak zleciało. A właśnie. Pierwsza tura. No i po tej pierwszej turze już można było zobaczyć po tych wynikach, które zdobył Rafał Trzaskowski, jeżeli ktoś był sprawnym analitykiem, że on już nie ma szans, żeby wygrać drugi. Bo ten elektorat, który musiałby zdobyć, był zbyt po prostu duży. No ale mimo wszystko, ja byłam na wieczorze wtedy Rafała Trzaskowskiego, tam była euforia. Oni uważali, że te wybory prezydenckie to już są wygrane. I to właśnie sprawiło takie ich poczucie, że później oni w ciągu tych następnych dwóch tygodni odpuścili. Ta kampania była słaba, nie pojechali do Końskich, nie debatowali i ostatecznie przegrali wybory. Wygrał prezydent Duda, który, można powiedzieć, koncertowo zmarnował rok prezydentury. Rok prezydentury takiej w drugiej kadencji, w której już mógłby się urwać ze sznurka, prawda? I zacząć próbować coś swojego tworzyć, stawać jakoś twardo na nogach. Raczej leży niż stoi pan prezydent. No i widocznie lubi taką, tak wykonywaną robotę. No to, a teraz jeszcze wakacje, to już w ogóle... Trzeba sobie odpuścić. Troszkę tam, tam wiesz, na tych falach Bałtyku. No dobrze, to droga Joanno, czy będziesz łaskawa, zapowiesz naszego drugiego gościa? Tak, naszym gościem jest Jacek Protasiewicz, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Polskiej PSL. Dzień dobry panie pośle, czy się widzimy, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się? Słyszymy się i widzimy, tak. Widzimy, że pan w lesie, ale to chciałam od razu zapytać, dlaczego pana nie ma na tej liście 100 najbogatszych? Po co pan się tą polityką zajął? Trzeba było może w biznes iść. Kasę było robić trzeba. Prawdę mówiąc, nigdy mnie kasa nie pociągała. To mówię zupełnie szczerze. Miałem sąsiada, kolegę, który no może nie jest na liście 100 najbogatszych, ale jest całkiem bogaty. Pamiętam, jak mnie kiedyś poprosił o radę. Mówi, przywiozłem towar z Węgier, bo się jeździło na Węgry i do Turcji. I wymieniało się na targowisku jakiś towar. Mówi, przywiozłem mamie prezent, jej się nie podoba, podoba się coś innego. Ale jak ja jej to dam, to ja nie wyjdę na swoje, mówi do mnie. To mój kolega, przyjaciel z podwórka. Co ty byś zrobił? Ja mówię, dałbym mamie. On mówi, wiesz co, nie, ja jej sprzedam. Więc tak ludzie dochodzą do tych... No ale taka jest prawda. Tak się dochodzi do fortun. Ja znam wielu ludzi, którzy... być może nawet kilku z tej listy studiów bogatszych i wiem, że dla nich oni tego nie robią dla pieniędzy. To jest drive. Drive, który napędza ich, są bardzo bogaci, ale ciągle nowe projekty otwierają. Przecież Zygmunt Solorz nie musi już nic robić, bo no, co on z tymi pieniędzmi zrobi? Czy on je zabierze, za przeproszeniem, do Abrahama? Nie zabierze, bo Abraham, tak powiem, takimi drobnymi się nie zajmuje. Ale to jest kwestia, tak jak my jesteśmy uzależnieni od polityki w polityce, znaczy mówię, niektórzy, jak artyści są uzależnieni od sceny i od popularności, jak poeci są uzależnieni od tego, że muszą wstać i napisać kolejne zdanie swojego właśnie rodzącego się w głowie poematu, tak oni muszą zarabiać. I to jest, no to jest pasja życiowa. No. Więc szanuję tych ludzi i za pasję, i za osiągnięcia. A pana od Dino w szczególności, bo zdaje się, że wartość spółki Dino na giełdzie jest większa niż Orlenu, który uchodzi za skarb, za srebro rodowy Rzeczpospolitej Polskiej PiS-owskiej. Czyli biznes robi się w ciszy, prawda?
Niektórzy robią biznes na, no na hałasie, robią, też są tacy, ale rzeczywiście chyba lubi ciszę bardziej, zwłaszcza w czasach pisowskich. Bo proszę mi wierzyć, znam takich biznesmenów, którzy dostali ostrzeżenia, że jeśli nie, to nie chodzi o prokuraturę, tylko, nie wiem, ceny dostarczonego prądu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie angażuj się w politykę, nie pomagaj Protasiewiczowi, bo udostępnił płot, żebym wywiesił tam baner. No i od razu został, że tak powiem, telefon od przedsiębiorcy państwowego, spółki Skarbu Państwa. Co ty robisz, kolego, nie będę wymieniał imienia, zdej mi ten baner, bo ja dostanę po głowie z centrali PiS-u i będę musiał wypowiedzieć ci umowę, zmienić warunki. Zdjął? Zdjął. Ale zadzwonił wcześniej uprzedził. Jacek, ja cię lubię, ale dla mnie biznes jest ważniejszy niż nasza przyjaźń. No to nie była przyjaźń, ale koleżeństwo. No to panie pośle, to może przejdźmy do tej polityki, no bo pan jest tak wytrawnym graczem politycznym. Był pan przy Tusku bardzo dużo, też bardzo wiele lat. No i teraz jak pan patrzy na tą scenę polityczną, na przykład na te wota, które były, nie ma pan takiego poczucia trochę, że no opozycja jest tak strasznie nieudolna, że w tych momentach, kiedy można by ten PiS rzeczywiście w jakiś sposób skrytykować, można by cokolwiek przyjąć narrację, to i tak się to nie udaje, bo oni w tym wszystkim wygrywają. Opozycja może aż tak bardzo nieudolna nie jest, chociaż też nie jest mistrzem świata, potwierdzam to i łącznie z tym, co pani mówiła wcześniej na temat chociażby Rafała Trzaskowskiego, którego znam 10 lat, bośmy byli w parlamencie przez dwie kadencje. W pierwszej on był doradcą, w drugiej był kolegą europosłem, więc nawet on, krótko mówiąc, najlepszy wynik na opozycji, no jednak, jakby to powiedzieć, przegrywamy z pewnego rodzaju talentem politycznym, jakim jest Jarosław Kaczyński. Do tej pory, bo proszę zauważyć, Jarosław Kaczyński, powiem to, taką metaforę użyję, bo ona mi przyszła do głowy, kiedy myślałem o tym głosowaniu nad Terleckim i później nad pozostałymi ministrami. Jarosław Kaczyński zrobił, znaczy Jarosław Gowin Kaczyńskiemu zrobił to, co zrobiono, co chyba Turek zrobił Donowi Corleone. Znaczy prawie go postrzelił na śmierć, czyli zmusił go do zmiany decyzji strategicznej o wyborach kopertowych. Efektem była próba zemsty i jakby no, politycznego morderstwa czy wendety na Gowinie. Ale kiedy to się nie udało, to tak jak Don Corleone zwołał, że tak powiem, ojców rodzin mafijnych i powiedział, każdy ma rachunki krzywd, ale zapomnijmy o nich, spróbujmy się porozumieć i się porozumieli. Nie na końcu rzeczywiście ten Gowin wszedł w ten układ i nie zagłosował za odwołaniem Terleckiego, mimo że Terlecki po pierwsze nie ukrywa, że go nie znosi, nie cierpi, że nim gardzi, a jeszcze do tego syna mu nazwał świrem. I to tak powiedziałem jakimś świrem do kwadratu, tam użył jakichś dodatkowych sformułowań, takich jakby potęgujących tę swoją pogardę, no ale no jak mówię, w tej polityce pisowskiej jest tak, jak wśród rodzin mafijnych w tym pięknym filmie Francisa Coppoli, no i w pięknej książce pana Puzo. I żeście jeszcze w te ręce oddali Kukiza, wypuścili. Sam się wypuścił, no jak rozumiem, ale... Panie redaktorze, tam też jest taka scena, ten, który pierwszy przyjdzie na pogrzebie Dona, ten, który pierwszy przyjdzie i ci zaproponuje spotkanie, ten jest zdrajcą. No, zdarzyło się. Zdarzyło się. Również w porządnej rodzinie bywają tacy, którzy przychodzą, teoretycznie proponują spotkanie, składają kondolencje, całują w policzek, a w gruncie rzeczy przygotowują już kolejny etap politycznej, że tak powiem, wojny. Nie? Tam za plecami ostrzą noże, prawda? Tak. Ale na końcu, chcę sobie przypomnieć, najpiękniejsza scena z pierwszej części, na końcu podczas chrztu dokonywana jest wielka, powiedziałbym, wielkie wyrównanie rachunków. I ono też nastąpi, ja to powiedziałem nawet panom z PiS-u, kiedy właśnie wygrali to głosowanie i się bardzo cieszyli. Ja poszedłem odebrać te wyniki głosowań i się przechodzi obok no, tego rzędu, w którym siedzi Terlecki, Kaczyński i Błaszczak i powiedziałem, jeszcze dzień rozliczenia nie nadszedł, ale już się zbliża. Ja go już czuję, bo czuję, że Tusk nadchodzi. A to jest jedyny człowiek, który właśnie z Kaczyńskim wygrywał.
No to nadchodzi czy nie nadchodzi, bo już miało być posiedzenie partii, już tam się miały porobić te zmiany takie formalne. I co on ciągle na te siodła tego konia, czy nie siodła? Gdzie jest Tusk? Na którym kilometrze? Znaczy, panie redaktorze, prawdę mówiąc uczciwie powiem, nie wiem, bo nie mam informacji z pierwszej ręki, co się zdarzyło, czy koń zgubił podkowę, czy rzeczywiście, tak powiem, potrzebowali dłuższego postoju w jakiejś karczmie i oberży. Po drodze, tak bywa czasami, tak bywa, że się ludzie, tak powiem, w oberży zatrzymają. Zasiedzą. Ale skoro na Dolnym Śląsku Grzegorz Schetyna, że tak powiem, odsunął de facto PO przewodniczącego, pana europosła Dudę, sam zostając szefem, w tym tygodniu to było, czyli chcąc być członkiem zarządu krajowego Platformy, to nie dlatego, że chce prowadzić z Borysem Budką dyskusję o strategii politycznej, tylko że jak rozumiem, wierzy, a może wie, że właśnie, że tak powiem, ten mały oddział, znaczy ten Don Quixote z Sancho Panchą, już są całkiem blisko. I wyskoczą na boisko i będą haratać w gałę znowu razem na naszym krajowym boisku. Ale powiem panu, że myślę, że pan Górski, czyli autor tych skeczów o harataniu w gałę, kiedy czytam jego wywiady, które nie są już żartami, skeczami, byłby się cieszył, gdyby mógł znowu opowiadać o harataniu w gałę, a nie o nieruchomościach Obajtka czy przekrętach kolejnych ludzi pisowskich. Panie pośle, no ale jak on ma wrócić, ten Tusk? To znaczy, czy ten scenariusz wejścia do zarządu i tego, że on będzie pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy, to jest taki realny scenariusz na to? I że Borys Budka po prostu, nie wiem, zostanie szefem klubu, wiceprzewodniczącym, czy to idzie w takim kierunku? Myślę, że oczywiście scenariusze mogą być różne w zależności od tego, jakie się wybierze tempo. A jeżeli będzie się chciało czekać do nowego roku, styczeń, luty, to wtedy można przeprowadzić normalne wybory przewodniczącego. W Platformie odbywają się korespondencyjnie, w każdym razie, bo taka jest metoda przyjęta swego czasu w 2013 roku, więc to nie jest żaden problem. Ale jeżeli chce się wejść do tej polityki wcześniej, no to naprawdę, znaczy Donald Tusk to jest, kiedyś Andrzej Olechowski mówił, dlaczego goryl jest królem dżungli, dlatego że jest gorylem. Znaczy ma 600 kilo i nikt mu nie podskoczy. No więc ktoś o takiej wadze politycznej wraca do Polski i jak powie Borys, posuń się, to Borys musi się posunąć. No może oczywiście próbować stanąć, ale z gorylem w dżungli jeszcze nikt nie wygrał. Panie pośle, to wyjdźmy trochę z dżungli naszej polskiej, przejdźmy do dżungli światowej. Jakie pan widzi, jakby pana minister spraw zagranicznych zapytał o radę, co zrobić w tym narastającym konflikcie z Izraelem na przykład teraz? Jak się zachować? Jak to można rozwiązać? Jak można? Powiedziałbym jedną radę. Panie ministrze, nie wiem, panie wicepremierze od spraw bezpieczeństwa, czy panie premierze, nie bądźcie po raz drugim gołotą w walce z Tysonem. Bo to była kompromitacja dla Polski. Pamiętacie państwo tę walkę, gdzie Gołota wyszedł, opowiadając wcześniej we wszystkich możliwych polskich mediach, jak to złoi skórę Tysonowi, a potem jak gong na drugą rundę tak zabrzmiał, to po prostu przeskoczył przez liny i spieprzał, gdzie pieprz rośnie. No więc po co to? Znaczy, po co po raz drugi, bo już raz Patryk Jaki wyprowadził nas ze słynną ustawą o IPN-ie, no Patryk Jaki i Zbigniew Ziobro, wyprowadził nas na ten ring, przed Gołota, dwa ciosy wymierzył i Bielan musiał jeździć i tajne negocjacje prowadzić, jak, że tak powiem, no, jak rozliczyć ten mecz, bo rzeczywiście jest, że tak powiem, i śmieszną, i straszną. No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość nas trochę przyzwyczaiło do takiego zarządzania przez kryzys i w związku z tym, że dopiero co mieliśmy aferę mailową, teraz będziemy mieli aferę z Izraelem, może to jest też takie trochę świadome działanie Prawa i Sprawiedliwości, ciągle coś, ciągle wrzucanie czegoś. No i właśnie jeszcze wracając do tej afery mailowej, jak długo pana zdaniem ona będzie trwała? Czy to już się nie znudziło trochę ludziom? To zacznę od końca. Ta afera jest kompromitująca i być może jakby w odłożonym czasie, tak jak Sowa i Przyjaciele, w odłożonym czasie będzie miała efekt wyborczy. Ale za chwileczkę rzeczywiście wygaśnie, tak samo jak i Sowa i Przyjaciele wygasną. To znaczy, kiedy Wasz Tygodnik opublikował pierwsze nagrania,
to była sensacja, wszyscy pobiegli do kiosków i zabrakło tygodnika Wprost w ogóle, nie można było go kupić. Ludzie sobie go wyrywali z rąk, jak, no tak, jak w PRL-u Playboya. Natomiast takie pismo było, tak, ja pamiętam te czasy, prawda, że to był absolutnie towar pierwszej, tak, z Podlady. Więc przywożony przez marynarzy do Gdyni i rozchodził się po całej Polsce. Więc myślę, że to wygaśnie. Pewnie kiedyś wróci. No bo oni robią dokładnie ten sam błąd, który zrobił Sienkiewicz, a nawet Tusk wówczas, czyli Tusk to zrobił delikatnie, sugerując, że być może scenariusz był napisany cyrylicą. Sienkiewicz był bardziej w tej sprawie wylewny i taki kategoryczny, prawie tak jak Dworczyk i Kaczyński podczas ostatniego posiedzenia tajnego Sejmu. Przecież to gołym okiem widać, że to żadne FSB nie zrobiło. Co najwyżej, no ci hakerzy ruscy, którzy zadzwonili do Andrzeja Dudy tuż po wyborach i umówili się na rozmowę z nim jako sekretarz generalny ONZ. No i ten nasz Andrzej Duda, zachwycony zwycięstwem, podjął rozmowę i prawda, dziękował sekretarzowi generalnemu, który w radiu internetowym w Moskwie zarykiwał się ze śmiechu, że ktoś taki jest prezydentem Polski. Przecież to gołym okiem widać, że to nie są żadne ruskie służby, co najwyżej ruscy hakerzy, jajcarze. Jakieś wesołe chłopaki, tak? No, znaczy wesołe chłopaki, które są dobre w internety, lepsze niż całe nasze ABW, SKW i cokolwiek tam jeszcze z Macierewicz trzech, zbudował. Trzech literek jest, tak. No właśnie. I cokolwiek z Macierewicz zbudował i jak widać, że tak powiem, z ochroną bezpieczeństwa Polski chłopaki sobie nie dają rady, bo oni sobie nawet nie dali rady z księgową, która wyniosła parę milionów z siedziby CBA. No to jak oni nie są w stanie tego wykryć, no to jak oni mają walczyć z, przepraszam, teraz powiem żartem, ale smutną sprawę, jak oni są w stanie, jak wierzą w to, że są w stanie, że tak powiem, wygrać grę operacyjną z gośćmi, którzy wytropili Romana Protasewicza i sprowadzili cywilny samolot Ryanaira, uziemili w Mińsku po to, żeby go wyprowadzić i jego dziewczynę i pokazać światu, a zwłaszcza swoim obywatelom, prawda, nas, my wszystko możemy zrobić. No więc te nasze chłopaki są miłe, mają okrągłe brzuszki, lekko wymsieli, siwiznę, biorą te swoje pensyjki, meldują się tamtemu Błaszczakowi czy Mariuszowi Kamińskiemu, opowiadają cuda niewidy, piszą te raporty tajne, które, prawdę mówiąc, gdybyśmy mieli okazję przeczytać, to byśmy się nieźle uśmiali, no, o czym oni tam piszą. No. I wiem, co mówię. O, dobra. A to już jest na inną rozmowę, panie pośle. Joanno, coś jeszcze masz do pana posła? Tak, ja chciałam jeszcze zapytać, bo skoro pan poseł mówi, że chyba, że Tusk wróci tutaj zupełnie mną przegrupowania na opozycji, no tak, z jednej strony tak, możemy tak myśleć, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że na przykład Platforma Obywatelska cały czas myśli i tak czeka, nic nie robi i myśli, ten PiS się sam przewróci, a mam wrażenie, że już było tyle tych afer i one wszystkie zrobiły się tak mało istotne, dwie wieże, to podgrzewanie tego wszystkiego. Kuciński latający. Nic z tego PiSu nawet nie zrobił uszczerbku w tych sondażach, co też widać po tych sondażach. Więc być może nawet ten Tusk nie wystarczy. Co takiego musiałby się pana posła stanie stać, żeby opozycja przejęła władzę, no i żeby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście straciło poparcie? Nie, panie redaktor, ja się z panią nie zgodzę, ponieważ zdarzyło się coś bardzo konkretnego, tylko niestety niewymiernego. Otóż w roku 2019 w wyborach parlamentarnych trzy opozycyjne listy, Lewica, Koalicja Obywatelska i PSL, Koalicja Polska w domyśle, bo w nazwie jeszcze wtedy nie była używana, zdobyły o 970 tysięcy, bodaj się mogę pomylić, ale dokładnie w tysiączkach, nie w dziesiątkach tysięcy, więcej niż PiS. Prawie milion głosów więcej. Ale metoda obliczania głosów, ten słynny Monsieur Dont, sprawił, że PiS zdobył większość. Więc metoda jest prosta. Mówi o niej Kośniak-Kamysz od samego początku tej kadencji. Do wyborów powinny pójść dwa bloki opozycyjne. Lewicowy, ewentualnie liberalno-lewicowy i centroprawicowy. Jak idą razem, to się, że tak powiem, konsumują. To znaczy wyborcy Zandberga nie zagłosują na listę z Tuskiem i Kośniakiem-Kamyszem. Wyborcy Kośniaka-Kamysza, wiem, że możecie państwo uważać, że ich jest niewiele, ale ich jest więcej niż w ostatnich wyborach prezydenckich, na pewno, nie zagłosują nigdy na Zandberga czy Biedronia. No tak to działa.
Więc stwórzmy dwa bloki. Gdyby były dwa bloki w 19 roku, to PiS byłby w opozycji, a opozycja by rządziła. No i są przykłady z ostatnich wyborów samorządowych, tych przyspieszonych, od Rzeszowa począwszy, przez Warlubię i na mojej podwrocławskiej Miękini skończywszy, wszędzie nominaci pisowscy, którzy byli komisarzami, którzy przyjeżdżali z czekami, nie takimi dużymi, z jakimi jeździł Morawiecki, z mniejszymi, ale też to były realne obietnice. Wojewoda przyjeżdżał w Dolnośląski, obiecywał cudawianki tym Miękinianiom i przegrali te wybory. Naprawdę, przegrali te wybory. Znaczy jest, wyczuwa się już jakiś rodzaj zmęczenia tym stylem uprawiania polityki. Oczywiście ucieczką do przodu będzie tak zwany Polski Ład i kolejne transfery finansowe, bezpośrednie, bo jeżeli prawda się podniesie kwotę wolną od podatku, no to to oznacza, że przeciętny emeryt miesięcznie zyska jakieś 500 zł. Nie, wie pani, nie 1500, czyli minimalną emeryturę, co 1700, przepraszam, że nie wiem, jaka to jest dzisiaj minimalna emerytura, raz na rok, czy dwa razy do roku, tylko co miesiąc 17% od jego dochodów typu tam 2500 dostanie więcej. I to jest kupowanie oczywiście głosów, ale jest jednocześnie już jakby zmęczenie, znużenie właśnie tymi ciągłymi konfliktami, tym stylem, tym obajtkowizmem. Znaczy tym, że chodźmy sprawdzić naszą księgę wieczystą, bo być może Obajtek już tam jest. No. Więc to ludzie sobie takie dowcipy opowiadają. Panie pośle, wakacje są? Już nie, już zaczynają. Nie, ma. Nie, nie, a tak, a. Nie, dzieci dostały świadectwa już o dzieciach, no, mówię. No tak, okej. To proszę, nie, od razu. Wiem, bo teraz sobie przypomniałem, że syn mnie informował, iż jutro na Mazury jedzie. No właśnie, a pan poseł jakieś plany ma wakacyjne? Gdzieś? Czy orka na okrągło i walka w Sejmie i... Mam plany wakacyjne, jeszcze nie sprecyzowane, ale na pewno, bo chociażby w tym lesie będę spędzał te wakacje, tu się naprawdę dobrze odpoczywa. Tam ładnie jest, tak, widać. Tam tylko samochód ciągle taki przejeżdża, nie wiem, co tak panu tam za tymi plecami jeździ. No biały taki dostawca. Bo każdy chce, wie pan, być w telewizji. No. Więc niech pan zrozumie tego kierowcę. On jeździ i liczy, że żona mu wieczorem... Pozdrawiamy kierowcę. Żona mu wieczorem powie, widziałem cię w telewizji. W telewizji byłeś. No. Panie pośle, Jacek... Na to chorują politycy. Niektórzy są uzależnieni od tego, żeby być w telewizji. Więc co dopiero młody chłopak, który prowadzi furgonetkę za plecami posła. I widzi, że może się być nagrany i to jest, zawsze można powiedzieć, mamo, pozdrawiam. Nie? To są ci bohaterowie drugiego planu. Poseł Jacek Protasiewicz był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Gratulujemy uczniom świadectw z czerwonym i bez czerwonego paska. Gratulujemy promocji do następnej klasy. Życzymy dobrych wakacji. Jak zwykle apelujemy o rozsądek podczas używania wolnego czasu, bo słuchajcie, on ciągle jest i jego się trzeba bać cały czas. To był 15 odcinek Mówili wprost do Państwa Joanna Miziołek. Robert Feluś, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.